To, co właśnie widzieliście, była to zapowiedź nazwy nowej ligi. Mechaniki na razie tutaj nie zdradzono, ja jestem Piżam. Przejdźmy sobie do tego, co wyszło w tym ostatnim tygodniu. Ark Nemesis, tak nazywa się nowa liga. Nowa liga, o której nic nie wiemy, ale już możemy się coś domyślać. Nemesis, jako sam Nemesis, już znam bardzo dobrze. Są to dodatkowe mody do rarowych mobków, które dostają dodatkowe plusy. I nie wiemy, czym będzie Ark Nemesis. Teoretycznie mamy tutaj postać, która stoi z rączkami wyciągniętymi. Naokoło mamy taką samą liczbę mobków, co ilość rąk tej postaci, więc być może będziemy właśnie tą postać dodawali mobkami, które stoją naokoło niej i będziemy walczyć właśnie z tym bossem. Nie wiem, czy to jakkolwiek się przełoży, ale mi się wydaje, że to może być coś w tym stylu. I jestem również bardzo ciekawy, czy nie wejdzie ta zmiana, o której już mówiono wcześniej, czyli zaktualizowanie RAR modów na mobkach. To by się idealnie tutaj wpisywało, ale oczywiście tego nie wiemy. Tego wszystkiego dowiemy się w czwartek, bo w ten czwartek o godzinie 20 będzie zapowiedź. Będziemy ją wspólnie oglądać na kanale na Twitchu, więc serdecznie zapraszam. A my przejdźmy do reszty rzeczy, która wyszła. Polecimy sobie po kolei. Po pierwsze, nowa karta na Cluster Javela, item level 84. Sama randomowość karty jest naprawdę zła, bo tych javeli jest multum, od smali po mediumy po large. Tak, item level 84 bardzo tutaj ratuje sytuację, bo większość modów, na przykład na small javelach, w ogóle na javelach, chodzi o te takie mniejsze mody, które nie dają nam dodatkowych plusów, właśnie najwyższy swój tier mają na 84 levelu. I oczywiście, jeśli chodzi o gamblingową stronę tutaj, będzie można napić coś naprawdę, naprawdę drogiego, typu male na live z efektywnością trójki, large, dwunastki na miniony, bo tam też mamy dużą efektywność, 35% z tego co pamiętam. Tak, dokładnie 35%, więc będzie naprawdę sporo javeli, które ładnie zbenefitują właśnie tej karty. Ale wiadomo, jak trafimy dziewiątkę pod swordy jaksy, no to już będzie dużo gorzej. Jeśli trafimy szóstkę na mediumach, no też w zależności jaki to będzie medium, bo niektórzy chcą mieć tam szóstki, to również może być to średnie. Ale overall ta karta powinna naprawdę fajnie wyboostować ilość dobrych cluster javelów na rynku. Kolejna karta jest to karta na mapę Synthesis i tutaj to naprawdę najlepszy outcome to będzie oczywiście Cortex, ale i inne mapy będą całkiem spoko, bo one ostatnio nawet kosztowały chyba coś w okolicy Exalta, czy tam 90 chaosów, więc karta również będzie miała swoją wartość, więc jeśli nam wypadnie, to zawsze będzie można po prostu ją sprzedać, albo zgamblingować i szukać właśnie Cortexa. Nowy javel, który wychodzi minus 76 do wszystkich rezistów, pewnie to jest tak jakby zmienne, czyli pewnie jest od do, oraz najwyższy maksimum elemental resist liczy się do wszystkich resistów. To jest turbo silne. W takim sensie, że na przykład gramy RF-em, chcemy mieć wymaksowany nasz fire resist jak najwyżej, mamy go załóżmy 89-90, to dzięki temu javelowi możemy mieć wszystkie inne resisty również na tym samym poziomie. Również aura stackerzy będą mogli zarzucić sobie mniej aur na maksimum resista, a mieć tylko jedną aurę, tylko maksymalnie wybuchowaną, z czego również będą gdzieś tam sobie profitować. Bardzo silny item, jeśli znajdziemy tutaj odpowiedź na te minus 76 do wszystkich resistów, co w większości przypadków nie powinno być jakimś super problemem. Myślę, że będzie super grane, super często, ale o tym oczywiście się przekonamy. Zmiany w map na sztabie. Dochodzą nam mapy z guardianami w końcu, bo układanie ich gdzieś tam w innych tabach było naprawdę denerwujące. Teraz będziemy mieli to wszystko w jednym miejscu, czyli możemy bez obaw po prostu wrzucać te mapy do naszego stasza. Ale dodatkowo, co możemy znaleźć na tym screenie, to to, że będziemy mieli mapy z Cirrusowymi guardianami. Teraz pytanie, czy wystarczy nam 4 mapy, żeby zrespić Cirrusa? Jak bardzo spadną ceny niektórych rzeczy? Może zmniejszą drop rate, na przykład AW orbów czy AW gemów z niego? Tego niestety nie wiemy, ale o tym już niedługo się przekonamy. Nowy unikalny amulet Omniscience i dodaje nam on nową statystykę nazwaną Omniscience właśnie, która w tym przypadku dodaje nam plus 1 do resów i plus 1 do penetracji elemental resistów. I teraz znowu pada pytanie, czy ten przedmiot nie będzie miał innych rolek, czyli załóżmy, nie wiem, 4 życia, 4 ważne ratingu, 4 do, nie wiem, efektu Impale'a, czy nie będziemy mieli tutaj po prostu jakiegoś dużego rozstrzału i niektóre komba będą naprawdę świetne, to komba jest całkiem ok. Wydaje mi się, że coś właśnie w tym stylu będzie, żeby to nie było takie właśnie, tak jak tutaj mamy do jednego buildu dosłownie, tą mechanikę, wydaje mi się, że tego będzie dużo więcej kombinacji, które będziemy po prostu mogli użyć na naszych postaciach. O samym Omniscience nie wiemy zbyt dużo tak naprawdę, bo Mark też tam niezbyt dużo napisał, ale będziemy to zbierać tak jakby z naszych atrybutów. I ostatnia karta,
Forbidden Shaco, czyli karta na hełm dla wszystkich Flicker Strikerów, którzy szukają tam Icebite'a. Bardzo drogi unik, w tym momencie chyba on kosztował z 20 parę egzaltów. To niezbyt dobrze wyrolowane. Dobrze wyrolowane Forbidden Shaco chodziły po 100 egzaltów plus, więc karta bardzo ciekawa, karta może być naprawdę droga. Wiadomo, 9 kart, więc i drop rate też nie powinien być jaki najniższy, no ale mamy kartę na Headhuntera, która również niezbyt często dropi, a również jest tam 8-9. I to tyle. Tyle z nowości, to co by wychodziło. Czwartek live, w czwartek zapowiedź. Zapraszam serdecznie również do subskrypcji. Mówił do Was Pidżam. Na razie.